Raz, dwa, trzy. Witam serdecznie. 27 sierpień. Witam w alternatywnym informacyjnym programie Global News, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji świadomości. Zacznę tradycyjnie od wydarzeń z kraju. Stało się to, co było kwestią czasu. Poseł Goodson rozpoczął eksodus konserwatystów z Platformy Obywatelskiej i złożył legitymację partyjną, tak tłumaczy. Zrobił to ze względu na coraz większe różnice światopoglądowe pomiędzy nim a rządzącą Platformą. Myślałem o tym w zeszłym roku, rozmawiałem o tym z premierem, wtedy Donald Tusk powiedział, żebym się z tym wstrzymał. Nie jestem w stanie dalej funkcjonować. Takie są słowa Goodsona. No, w zasadzie można było się tego spodziewać już wcześniej, bowiem on zapowiadał już rok temu, że będzie odchodził z Platformy. Zresztą nie tylko on jest w tej chwili na wylocie, również Gowin, niedoszły przywódca platformersów, widocznie też naraził się bardzo wyraźnie ekipie Tuska. I dziś taka informacja: pełniące funkcję rzecznika dyscypliny klubowej Iwona Śledzińska-Katarasińska ujawniła, że na dzisiejszym posiedzeniu władz klubu PO sformułowała ona wniosek o zawieszenie Gowina, Żalka i Goodsona w prawach członka klubów Platformy na 3 miesiące. Wnioski mają być rozpatrzone jeszcze w tym tygodniu. Posłowie Platformy chcą ukarania swoich partyjnych kolegów za to, że dwukrotnie złamali przez siebie dyscypliny klubowej w głosowaniu nad rządzącą nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która na rok zawiesiła działanie pierwszego 50% progu ostrożnościowego. Cała trójka wstrzymała się od głosu podczas głosowania nad wnioskiem, także trudno mówić tutaj o solidarności w klubie Platformy. Widać, że coraz więcej członków wyłamuje się. Także mamy tutaj bardzo spektakularną w zasadzie porażkę rządu, ponieważ Goodson jest dosyć charakterystycznym politykiem Platformy, także na pewno będzie to miało przełożenie na późniejsze sondaże. Przejdźmy dalej. To, co się również dzieje w temacie związków zawodowych w ogóle w Polsce, można powiedzieć, wchodzi w nową fazę. W zasadzie coraz wyraźniej widać to, jak władza próbuje walczyć ze związkowcami. I tak widać, jak Platforma robi wszystko, aby jeszcze przed zapowiadanymi na wrzesień strajkami przeforsować projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Okazuje się, że poselski projekt zmian w ustawie o związkach przygotowany przez posłów Platformy zakłada pozbawienie związkowców źródeł utrzymania jeszcze przed zapowiadanymi na wrzesień strajkami. Też Rzeczpospolita ustaliła, że posłowie Platformy wypowiadają związkowcom otwartą wojnę i chcą odebrać im podstawowe źródła utrzymania. Przygotowany przez polityków z partii Tuska projekt zakłada odebranie związkowcom nie tylko tzw. etatów związkowych, czyli prawa do wynagrodzenia bez konieczności świadczenia pracy. No, posłowie dążą też do odebrania związkowcom pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej i obciążyć zbieraniem składek członkowskich. Obecnie pracodawcy na własny koszt zebraną kwotę przelewają na konto związku, także widać, że rząd boi się solidarności i próbuje jeszcze takich sił tutaj, aby w jakiś sposób zakłócić czy też utrudnić to, jak Solidarność chce zaprotestować we wrześniu. Tutaj mam taką wypowiedź jednego z posłów PiS, który ustawę określa mianem barbarzyńskiej i obawia się, że jej przyjęcie doprowadzi do likwidacji wszelkich niezależnych od władz i rządu instytucji społecznych. Jest to ordynarna szykana antyzwiązkowa, działania rodem ze stanu wojennego, kiedy próbowano zniszczyć Solidarność. Był taki moment, że wprowadzając stan wojenny w ogóle zlikwidowano wszelkie przejawy jakiejkolwiek niezależności politycznej, zawieszano wszystkie instytucje społeczne i myślę, że następnym krokiem platformersów będzie właśnie taki krok, likwidowanie wszelkich niezależnych od władz, od rządu instytucji społecznych. Jest to z całą pewnością pochodną tych akcji protestacyjnych przeciwko prowadzonej przez Platformę polityce antyspołecznej, antypracowniczej. Takie w zasadzie nastroje obecnie w Solidarności panują, zresztą będzie tego wyraz już we wrześniu. I tak przejdźmy sobie do kolejnych, można powiedzieć,
protestów związanych z Solidarnością, tym razem policjanci. Dziś mieliśmy akcję protestacyjną przed Sejmem. Przewodniczący NSZZ policjantów Grzegorz Nemas przypomniał w Sejmie, że nigdy dotąd nie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu, który odniósłby się do służb mundurowych. Projekt w obecnym kształcie jest zły, krzywdzący i szkodliwy z punktu widzenia państwa. Z tego powodu projekt ten powinien zostać odrzucony przez parlament. I to są właśnie słowa przewodniczącego policjantów. Swoją drogą to ciekawe, że akurat no, władza, która bardzo mocno liczy na wsparcie policji, zwłaszcza w czasie, kiedy będą trwały zamieszki, mamy tutaj wyraźny sprzeciw wobec tej polityce, która również dotyka związki zawodowe policjantów. Także zapewnienia, jakie udzielił premier, musi być respektowane. Chodzi tutaj o to, co powiedział Tusk w 2010 roku, który napisał nawet list do 100 tysięcy żołnierzy i 150 tysięcy funkcjonariuszy podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Szef rządu zapewniał w nim, że warunki przechodzenia na emeryturę związane z tym odprawy i wysokość świadczeń dla zatrudnionych już żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy i innych służb mundurowych nie ulegną zmianie. Zapewnienia zostały najprawdopodobniej złamane, także to będzie na pewno też jakaś konsekwencja. Być może kiedyś w przyszłości policja w Polsce rzeczywiście stanie po stronie obywateli i taki będzie właśnie finał tej polityki. Kolejny ciekawy temat to oczywiście nie pierwszy raz zresztą kolejarze, którzy cały czas chcą strajkować i tutaj mamy tym razem pracowników przewozów regionalnych, którzy są gotowi na strajk. Oficjalnie trwają wyniki, znaczy trwa referendum w tej sprawie, w którym pytanie było, czy jesteś za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niezawarcia przez zarząd spółki przewozy regionalne ze związkowi zawodowymi paktu gwarancji pracowniczych. No i referendum miało trwać 3 tygodnie. No i z tych informacji, które się już pojawiły, wiadomo, że referendum raczej będzie ważne. Wzięła w nim ponad połowa z załogi. Także wygląda na to, że prawie wszyscy biorący w nim udział odpowiedzieli się za strajkiem. Związkowcy uważają, że pakt gwarancji pracowniczych jest potrzebny, ponieważ w przewozach regionalnych zachodzą zmiany, które grożą redukcjami zatrudnienia, a według działaczy Solidarności pakt powinien gwarantować m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Także kolejna, uważam, ciekawa grupa społeczna, która również ma dosyć zaciskania pasa. I myślę, że będziemy mieli w przyszłości albo znowu opóźnienie, albo być może nic już nie będzie jeździć. Także kolejny temat z naszego podwórka. Ja myślę, że czasami potrzebna jest dosyć solidna ocena stanu finansów i ekonomii. Ja bardzo mocno podpieram się Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem PiS-u, który uważam, że jest bardzo, no, można powiedzieć, konkretny i wiarygodny w swojej ocenie tego, jak wygląda obecnie sytuacja w kraju. Także 12 minut, mam nadzieję, że uda się w tym czasie dobrze zrozumieć sytuację ekonomiczną w naszym kraju. Sobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień Panie dobry pośle, państwu. Pan prezydent Bronisław Komorowski wczoraj wieczorem podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Co to oznacza dla takiego przeciętnego Polaka? To oznacza po prostu, że rząd dostał możliwość dalszego zadłużania naszego kraju i skwapliwie z tego skorzysta, bo już dzisiaj pracuje nad nowelizacją budżetu na 2013 rok. No przepraszam, ja mam wrażenie, że ludziom to do wyobraźni nie przemawia, tak? Wisi ta reklama Balcerowicza w Warszawie przy głównym rondzie, przy Marszałkowskiej, z tym długiem publicznym, który tam cyka cały czas. To prawda, bardzo szybko zmienia się ten licznik. Rzeczywiście to są, panie redaktorze, no już tak wielkie sumy,
że dla przeciętnego śmiertelnika one są nie do ogarnięcia, no bo przecież zbliżamy się, a nawet już w zasadzie zgodnie ze statystyką unijną, tę magiczną granicę przekroczyliśmy. Dług po pierwszym kwartale tego roku, dług publiczny liczony metodą unijną, przekroczył 920 miliardów złotych. To jest dla przeciętnego człowieka niewyobrażalna suma, więc jakby nie ma specjalnych reakcji właśnie na to dalsze zadłużanie. No ale wracając właśnie do tej nowelizacji, nad którą dzisiaj pewnie nie za długo będzie rząd obradował, bo wiadomo, że już wcześniej te cięcia na 8,5 miliarda złotych zostały przygotowane w poszczególnych resortach. No oprócz tego 16 miliardów zwiększy się deficyt budżetowy i w konsekwencji dług publiczny. A przecież doskonale wiemy, że ma zabraknąć, no szacunkowo na razie w połowie roku, około 30 miliardów. Szczęśliwie dla ministra po raz kolejny odpowiednio zachował się prezes Narodowego Banku Polskiego i w tym roku wpłacił także 5,3 miliarda złotych, a te pieniądze wypracowywane przez NBP, które zysk, no one tak trochę są wirtualnymi pieniędzmi, ale zgódźmy się, że taki dochód się pojawił. No właśnie, stąd te 25 miliardów podzielone na 16 miliardów zwiększenia deficytu i 8,5 miliarda oszczędności zewnętrznych. Tam jeszcze są, wie pan, takie cięcia dosyć poważne, ponad miliard złotych jest w transporcie. No mówi się, że bo chodzi o modernizację kolei, tak? Że kolej zastąpi to środkami własnymi. Nie bardzo wiem, jak to ma się... kolej weźmie? No więc właśnie, skoro jest potężnie zadłużona. Więc wie pan, tak jak patrzę na te ograniczenia wydatków, to w dużej mierze to też jest wirtualna księgowość, a poza tym no, tak się składa, że co miesiąc minister jest zobowiązany do publikowania wykonania budżetu za kolejne miesiące. Widziałem to wykonanie za lipiec tego roku i tam są bardzo ogólne liczby, ale już z tych liczb można się zorientować. No 7 miesięcy to jest 58% upływu czasu. Wpływy podatkowe na poziomie 50%, czyli tak jakby brakowało jednego miesiąca wpływów podatkowych. Z kolei wydatki tak kombinowane, że na przykład dotacje do FUS-u, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są na poziomie 44%. Czyli minister nie przekazuje dotacji, w ten sposób ma mniejszy deficyt, czyli na papierze pokazuje, że jest lepiej, natomiast FUS-owi, Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych każe, to znaczy daje kredyt budżetowy, czyli jakby pożycza mu pieniądze. Więc w oczywisty sposób przecież FUS nigdy tych pieniędzy nie odda, bo tam nigdy nie będzie nadwyżki. W związku z tym za jakiś czas to trzeba będzie umorzyć i pokazać ten dług. Więc mimo tego, że ogłoszono dziurę na 30 miliardów, co powinno zdmuchnąć ten rząd z horyzontu politycznego, bo mówi się błąd, pomyłka. No, panie redaktorze, no, o 30 miliardów wpływów podatkowych pomylić się, to nie jest pomyłka, to są poważne błędy. To mają rozmach, panie pośle. Tak, to mają prawda. Rozmach, naprawdę. No, w każdym bądź razie jest to bardzo, rzeczywiście bardzo poważne zachwianie w finansach publicznych. Ale to okazuje się, że jeszcze nie wszystko, bo oprócz tego, no właśnie, jeszcze kuglują, jeszcze zamieniają jeden instrument na drugi. Sytuacja jest naprawdę bardzo tragiczna i mówiąc szczerze, coraz poważniej się obawiam, co to będzie, kiedy przyjdzie nowa ekipa i trzeba będzie to wszystko, co jest właśnie pozamiatane pod ten dywan, wymieść. Poważnie obawiałbym się, że dług pokazany w pełni, on przekroczy tą konstytucyjną granicę 60%, a tej sytuacji, mówiąc szczerze, sobie nie wyobrażam, bo następny budżet musiałby być zrównoważony. A co to znaczy uciąć wydatki na przykład, nie wiem, w roku 2015 o jakieś 30 czy 40 miliardów w ciągu roku? To jest sytuacja nieprawdopodobna. To należałoby najprawdopodobniej zaproponować pan zmniejszenie płac w sferze budżetowej, nie zamrożenie, tylko zmniejszenie o jakieś 20%, jakieś poważne redukcje w administracji,
prawdopodobnie także brak waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, a być może nawet... Ale malowanie trawy na zielono trwa, bo na przykład wczorajszy dzień, jeżeli chodzi o tę tak zwaną w cudzysłowie ekonomię i propagandę, polegał na tym, że prorządowe media cały czas bombardowały nas informacjami, jak to jest fantastycznie i dobrze, bo przecież nastąpił wzrost płacy w miesiącu lipcu. Przeciętnie Polak zarabia ponad 3,8 tysięcy. Ja znam tych Polaków, którzy jak się dowiedzieli, że tyle zarabiają, przeciętnie to się bardzo dziwili. No to jest, panie redaktorze, ta sprawa średniej rzeczywiście. No, mamy parę procent ludzi w Polsce, którzy rzeczywiście już po miesiącu styczniu nie odprowadzają składki ZUS-owskiej, czyli ich wynagrodzenie przekracza 30%, przepraszam, 30-krotność średniej. Tak. Więc w oczywisty sposób tego rodzaju wynagrodzenia rzutują na tą średnią. Natomiast mówiąc poważnie, nastąpił realny wzrost wynagrodzeń, przepraszam, nominalny wzrost wynagrodzeń i w konsekwencji także realny, dlatego że no, mamy bardzo niską inflację. To znaczy zduszenie gospodarki prawie do zera, co nastąpiło w pierwszym kwartale, doprowadziło tak naprawdę do zjawiska prawie deflacji. W czerwcu mieliśmy zerowy wzrost cen, co jest cechą charakterystyczną przy maksymalnym spowolnieniu procesów gospodarczych. Tutaj nie ma się co chwalić, więc przejściowo ta inflacja jest niska i w związku z tym można pokazać, że no nawet płace realne wzrosła. Co więcej, tak, sygnalizuje się, że ten wzrost będzie skutkował zaraz zwiększeniem konsumpcji. Ale jednocześnie podaje się informację, że w sektorze przedsiębiorstw spada zatrudnienie. A więc jeżeli spada zatrudnienie, to spada podstawa do odprowadzania chociażby składki ZUS-owskiej czy składki na fundusz zdrowotny. I to natychmiast będzie się odbijało. A szpitale są już, zdaje się, zadłużone ponad 11 miliardów. Tak, w sierpniu. Mamy to prawda, sierpniu, i to też wisi gdzieś tam. Minister nie uznaje tego za swój dług, bo formalnie rzeczywiście może tak udawać, że to organami założycielskimi dla szpitali są samorządy, także to jest ich dług, ale przecież samorządy są częścią tego państwa. A co to? Więc chodzi człowieka, który jest chory i chce... To prawda. Obawiam się bardzo poważnie, że w ostatnim kwartale pewnie będzie tak, że wyczerpią się limity przyjęć. Tak? No muszą. I w związku z tym będą przyjmowane tylko tak zwane nagłe przypadki. Znowu będziemy mieli alarmistyczne doniesienia mediów. Potem pan minister łaskawie wykona jakiś telefon do NFZ-u, który tam dołoży 100 czy 200 tysięcy dla danego szpitala i znowu przez parę dni będą przyjmowani. Sytuacja z roku na rok, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, pod tym względem się dramatycznie pogarsza. I nic tu nie zmieniły zmiany statusu szpitali. Co więcej, bardzo poważnie się obawiam, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z zadłużonymi już spółkami samorządowymi, to w oczywisty sposób, zgodnie z kodeksem handlowym, trzeba takie sytuacje zgłaszać do komornika. Ten ogłosi upadłość. Być może na majątku tego szpitala będzie prowadzona działalność lecznicza, ale ktoś już będzie robił na tym bardzo poważny biznes, ponieważ najprawdopodobniej zwolni wszystkich pracowników, przyjmie tylko określoną ich część. No, i od razu sobie... słów Beaty Sawickiej, że będą kręcone lody na służby zdrowia. Oprócz tego rzeczywiście będą operacje na majątku. Wie pan, ten nowoczesny sprzęt, który bardzo często kosztuje dziesiątki milionów złotych, od komornika będzie można kupić za setki tysięcy złotych. I to jest, wie pan, chyba ostatni obszar, który jest takim łakomym kąskiem dla tych, którzy mają spore zasoby finansowe. Czy pana zdaniem w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie i czy to jest sensowne, żebyśmy rozważali, tutaj myślę o tych plotkach rozsiewanych przez Platformę Obywatelską dotyczących odwołania Rostowskiego. Czy w ogóle ma jakikolwiek sens rozważanie tej ewentualnej dymisji, że Tusk zdymisjonuje Rostowskiego i tak dalej? Czy to... Panie redaktorze, to najprawdopodobniej, to znaczy ten pomysł gdzieś się tam pojawił. To jest wrzutka, żeby... Tak, myślę, że to jest kolejny sposób odwracania uwagi. Znaczy nie ulega wątpliwości, że gdyby Tusk zdecydował się na odwołanie... trzy lata temu. Tak, to prawda. Na odwołanie Rostowskiego, no to pewnie o takiej rekonstrukcji rządu byśmy mówili przez parę miesięcy. I na tym by pewnie rządzącym zależało, żeby po raz kolejny odwrócić uwagę od spraw zasadniczych.
Ale tak naprawdę no, odwołanie Rostowskiego oznaczałoby konieczność odwołania samego Tuska. Mnie trudno sobie wyobrazić, żeby Rostowski był na tyle samodzielny, żeby można było teraz na niego zrzucić odpowiedzialność za to, co się stało. O wszystkim, jak sądzę, wiedział Tusk i to od niego szły różnego rodzaju dyspozycje mówiące właśnie o tym. Mówimy o Zielonej Wyspie, nie mówimy o problemach. To jest ta polityka ciepłej wody w kranie, której teraz mamy skutki jeszcze niepełne, bo wiele rzeczy jest jeszcze schowanych i jeżeli rzeczywiście wzrost gospodarczy jakoś wyraźnie nie odbije, to będziemy mieli bardzo... Wzrost gospodarczy to jest prawda. Na poziomie 1%, żeby cokolwiek mogło się tutaj utrzymać jakoś, tak mówię, w równowadze, to musiałby wynosić co najmniej 4%. Tak, to prawda. Rzeczywiście przy naszej strukturze gospodarczej dopiero wzrost 4% daje jakieś pozytywne sygnały dla rynku pracy. A nie widać szansy na to. Zgoda, żeby... nie sądzę nawet, żeby wie pan do roku 2015 udało się dojść do takiego poziomu. Zwracam uwagę, że dzieje się to wszystko w sytuacji, kiedy finiszujemy chociażby z wydawaniem środków europejskich. Rok 2013 trzeba będzie zacząć płacić, to jest ostatni rok realizacji tej perspektywy, a więc powinniśmy mieć pozytywny wpływ tych inwestycji za pieniądze unijne na to, co się dzieje w Polsce. Tego wpływu nie widać. Co więcej, inwestycje od dłuższego czasu ciągną nas w dół. Druga sprawa, no Platforma była przynajmniej przez te media tak zwanego mętnego nurtu, była pokazywana jako taka ekipa fachowców, no właśnie gwarantujących stabilność w gospodarce, przewidywalność. To miało w konsekwencji dawać między innymi duże inwestycje zagraniczne, prawda, które przychodzą do kraju otwartego ze stabilną europejską władzą. Właśnie miało dawać także inwestycje sektora prywatnego. Z dziwnych powodów od przynajmniej 2-3 lat inwestorzy prywatni absolutnie ograniczają inwestycje do minimum i jakoś nie widać tego właśnie przekonania do tej świetnej władzy, która ma świetnych fachowców od zarządzania gospodarką. To tłumaczenie, że przestrzelił Rostowski z tym, z prognozą budżetu i tak dalej, to też jest takie tłumaczenie polegające na tym, że on tak zrobił specjalnie, żeby właśnie przyciągnąć, zachęcić tych inwestorów, pokazać, jaka tu jest stabilna sytuacja w Polsce. Panie pośle, panie redaktorze, to naprawdę to tłumaczenie jest zupełnie kuriozalne. Znaczy w ten sposób się da wszystko wytłumaczyć. Ja wiem, więc właśnie. I powiem panu, że jestem tym absolutnie zadziwiony. Bo co to oznacza? No, Rostowski oszukał ponoć rynki. Malował tę trawę na zieloną, tak? I oszukał rynki, dzięki temu nam pożyczają bardzo, bardzo tanio. Panie redaktorze, to by oznaczało, że ci, którzy odpowiadają za pożyczenie pieniędzy krajom, podmiotom gospodarczym, to jest jakaś gromada głupków. Tam zdarzają się różni cwaniacy, ale to nie jest gromada głupków. Ich naprawdę nie można oszukać. Oni doskonale wiedzą, co w Polsce się dzieje. Może nie znają dokładnie niuansów, ale wiedzą, że ciągle jeszcze jesteśmy wypłacalnym krajem. Można nam pożyczać. No bo w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy 43 miliardy. Ktoś mógłby spytać, kim są oni? No cóż, często pada takie pytanie właśnie w moim kierunku, no i ja staram się odpowiadać najkrócej, najprościej jak się da. Oni są architektami Matrixa, którzy zaciskają coraz grubszą pętlę, kiedy lemingi śpią. Także mamy tutaj bardzo ciekawą analizę tych informacji ekonomicznych z naszego podwórka i ja sądzę, że jest to w miarę wiarygodne. Nie jestem zwolennikiem PiS-u, aczkolwiek autorytet doktora Kuźmiuka jest moim zdaniem poważany i sądzę, że nie będzie tutaj żadnych takich niespodzianek co do dalszej przyszłości ekonomii w Polsce. Przejdźmy dalej, mamy sytuację podobną, tym razem w Grecji. Jak to się mówi, Grecja akurat jest tym państwem, które w pierwszej kolejności w zasadzie wybiło się jako to państwo, które potrzebuje tego wsparcia kredytowego z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. No ale czy coś to dało? Otóż w mediach nie mówi się zupełnie nic na ten temat. Wiemy akurat, że po tych latach cięć i
posunięć oszczędnościowych, jakie w Grecji miały miejsce. Dług Grecji nadal wynosi 321 miliardów euro i zadłużenie to nie tylko zmalało, ale też wzrosło 18 miliardów względem roku ubiegłego. Także nie widać jakichkolwiek możliwości naprawy tego systemu, również jeżeli chodzi o kwestię europejską, ponieważ mamy tutaj wyraźny przykład na to, jak państwo, które jest uzależnione od tej kroplówki finansowej, wyraźnie pogarsza swój stan zdrowia i można powiedzieć, że niektórzy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że mimo takich ciężkich pieniędzy Grecja nadal nie potrafi się podnieść z kolan. Są takie też tłumaczenia tutaj, że można powiedzieć, winnymi oczywiście są obywatele, rządy państw, które nie zaciśniają tych wydatków, nie są oni w żaden sposób suwerenni konsekwentnie polityce europejskiej i ostatecznie wszyscy wiemy, że tutaj o pomyłce nie ma mowy i mamy tutaj kolejny eufemizm Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który oznacza, że w rzeczywistości dostosowanie do wymogów kapitalistycznej eksploatacji nic zupełnie nie daje, wręcz absolutnie pogarsza sprawę, także niedługo schemat grecki będziemy oglądać w Polsce i już mniej więcej na tym przykładzie możecie sobie wyobrazić, jak długo to będzie trwało, także to, czy się Rostowski będzie dalej w naszym imieniu zadłużał, czy też nie. To widać po prostu w polityce przyjętej wobec Grecji, prawda? Także zobaczcie tutaj, cały ten proces bankructwa jest tak naprawdę rozłożony na lata, więc my, powiedzmy, przystając do tej sytuacji w Grecji, też będziemy mieli na pewno jeszcze trudniejszy okres właśnie związany z tym procesem upadania tego państwa, także tyle informacji z Grecji, przejdźmy dalej. Filipiny, tutaj też coś ciekawego, oczywiście nie za wiele mówi się o tym w mediach. Ponad 50 tysięcy Filipińczyków zebrało się w stolicy kraju Manili w akcji protestacyjnej przeciwko korupcji w rządzie zapowiedzianej na Facebooku, Twitterze. Demonstranci domagali się rozwiązania Funduszu Rozwoju, który pozwala politykom na przeznaczanie środków publicznych na projekty w swoich regionach. No, niedawna kontrola wykazała, że niektórzy urzędnicy przywłaszczyli ponad 200 milionów dolarów z tego funduszu, wysyłając pieniądze na nieistniejące projekty. Prezydent Filipin Benigno Aquino, który zetknął się z rosnącym społecznym niezadowoleniem, już zapowiedział reformę schematu finansowania. Także kolejny kraj, który można powiedzieć budzi się i bardzo ciekawe również są te wszystkie hasła, które niosą Filipińczycy na tych swoich sztandarach, także już niebawem również u nas w Polsce. Wenezuela. Minister spraw wewnętrznych Miguel Rodriguez ogłosił w poniedziałek, że 13 sierpnia aresztowano dwóch Kolumbijczyków, którzy są podejrzani o próbę morderstwa prezydenta Nicolasa Maduro oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Diosdado Cabello. Informacja ta na ten temat pojawiła się dopiero dzisiaj, odkąd Nicolas Maduro wygrał wybory prezydenckie, zastępując zmarłego Hugo Chaveza. Kilkakrotnie próbowano go zamordować. Rząd Wenezueli twierdzi, że nie ma żadnych wątpliwości, kto za tym stoi. Oskarżenia padają na Kolumbię, która jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, oraz Enrique Capriles'a Radomskiego, który przegrał wybory prezydenckie z Nicolasem Maduro niewielką ilością głosów, a następnie, nie uznając wyników, rozpoczął z nim otwartą walkę. Trudno zresztą powiedzieć, czy Stany również nie biorą udziału w obaleniu prezydenta Wenezueli. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tego kraju 24 lipca Maduro miał zostać zastrzelony przez snajpera, a wśród oskarżonych znalazł się były agent CIA Luis Posada Carriles. Zresztą morderstwa próbowano dokonać jeszcze za rządów Hugo Chaveza. Wśród aresztowanych są sami Kolumbijczycy. Dla podsumowania, jest to już trzecia próba zamordowania Nicolasa Maduro, a w przyszłości zapewne pojawią się kolejne. Jest to akurat przykład jedynej, można powiedzieć, opozycji w tym regionie względem NWO i akurat tutaj się to na szczęście nie udaje, także widać jednak, że są pewne jeszcze struktury na świecie, które jawnie opierają się polityce syjonistów. No i oczywiście to, jak sam ten aparat pseudodemokratyczny działa, prawda, bo tu widać, że próby są
za każdym razem nieudane. Zresztą historia Hugo Chaveza i jego losy też potwierdzają ciężką walkę Wenezueli z Amerykanami, z NWO. Przejdźmy teraz do tematu Syrii. Syrii jestem dzisiaj najbardziej przygotowany. Uważam, że temat jest bardzo ciekawy ze względu na ilość relacji międzynarodowych, można powiedzieć, stron zaangażowanych w cały ten konflikt. Mamy tutaj dzisiejszą informację, że Obama zamierza ujawnić dzisiaj tajny raport o Syrii, w którym są dowody na użycie broni chemicznej. Można powiedzieć, że jest to taki argument, który ma przesądzić o tym, że wojna się jednak rozpocznie, i pojawiła się w sieci również bardzo ciekawa informacja na temat samego użycia tej broni przez Syrię, przez tak zwaną wolną armię syryjską. Także myślę, że to będzie ciekawe uzupełnienie tej informacji i od tego powinniśmy zacząć. Zacząć od tego, że cała ta sprawa z atakiem chemicznym jest niczym innym jak fałszywą prowokacją, atakiem fałszywej flagi, także bardzo ciekawe, myślę, opracowanie tematu. Okay, YouTube, this here is a key update on the video I brought to you just a moment ago about Russia basically calling out the chemical attack outside Damascus in Syria a false flag carried out by the insurgents, most likely the Al-Nusra Brigade. But here, this is an absolutely brilliant find by globalresearch.ca. Their headline here is, deleted Mail Online article, the US backed a plan for chemical weapons attack in Syria to be blamed on Assad. Now, I also remember Hagman and Hagman also reporting on this back at the time of the Benghazi consulate, CIA house being sacked, Ambassador Stevens. They were talking about a similar thing as well, a chemical attack to be carried out by Al-Nusra, and the US had backed it, okay? Now, this article, it's been cached. Here it is here, folks. I'll just increase the size of it here so you can get a wee look. US backed plan to launch chemical weapons attack on Syria and blame it on the Assad regime. Leaked emails from defense contractors refer to chemical weapons, saying the idea is approved by Washington. Obama issued warnings to Syria President Bashar al-Assad last month that the use of chemical warfare was totally unacceptable. Okay, so now you're going to see the UN Security Council. They will be meeting tonight at 8 o'clock UK time, I believe. I can't see them being able to get any kind of, what would you call it, resolution or anything through, any kind of statement, because I don't see Russia backing them and I don't see China backing them. So they two countries will definitely veto anything that the United Nations has to say. And again, you have to think about this from a military and just a common sense point of view. Why would Assad use gas on his own people when, like it says here, Obama had warned them, that's the red line. Also, he's got UN inspectors staying, they're staying in Damascus, they're 20 minutes drive away from the site of this. Why would he do that? Why would he bomb his own people? I mean, there's a war for hearts and minds on and every kind of thing, and if he's wanting to try and stay in power longer than this insurgency lasts, then he's hardly going to be bombing his own people. The only people to benefit out of this is Al-Nusra, the FSA, and their backers in the West. Plain and simple. False flag. Absolutely by definition. An attack carried out by somebody for it to be blamed on their enemies. Okay? Flying the false flag. This is so blatant. Now, you need to send this out far and wide, folks. It's over on globalresearch.ca. I'll obviously put a link below. Big thanks to them for bringing this story to me. But, yeah, if we can show people this, and we can show them such a blatant false flag right now as it's happening, and the psyop spinning on the top of it in the form of the mainstream media, then we could go a long way to waking people up as to what's really going on over there in the Middle East. And apart from showing them this, remind them that it's Western taxpayers' money that's funding all of this. So when you're looking at these disturbing scenes of these children dying, it's our money that's paying for it.
I say this over and over again, but it might not affect you sitting over here, sitting on your sofa or going to watch the football or doing whatever you do, but it really should offend you that it's your money that's been taken off your wages to kill innocent people only for it to be blamed on somebody that never had anything to do with it. Okay, laters, YouTube. No tak. Wszystko wskazuje na to, że z tego powodu właśnie Syria zostanie wkrótce zaatakowana za pomocą broni rakietowej. Zapowiadają to Amerykanie oraz Brytyjczycy, którzy ścigają się już na Morze Śródziemne. Także poważnymi konsekwencjami takich właśnie posunięć, przed takimi konsekwencjami ostrzegają właśnie Rosjanie. No, amerykańska interwencja militarna wywoła bardzo poważne konsekwencje, jeżeli do niej dojdzie i będzie to kula ognia, od której zapłonie Bliski Wschód. To są informacje, jakie wydało Ministerstwo Informacji w Syrii. Także ciekawe jest to, bo zbiera się bardzo dużo rzeczy w zasadzie w jedno. Zbiega się wiele, powiedzmy, takich elementów tej polityki i można powiedzieć, że zaczyna też wychodzić na jaw, kto z kim gra i w zasadzie to, jak można powiedzieć, są tutaj rozmieszczone te siły i jak to wygląda w odniesieniu się do nas, do ludzi, prawda? To, ja myślę, będzie wnioskiem tej całej, powiedzmy, mojej tej mojej analizy tej sytuacji. Zacznijmy może od tego, co powiedziano w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika Inwestia, co powiedział prezydent Syrii, który odniósł się do ostatnich gruźb ze strony amerykańskiej. Jego zdaniem w wypadku ataku na Syrię Stany Zjednoczone poniosą klęskę, tak jak w poprzednich wojnach od czasu ataku aż na Wietnam, aż i USA rozpoczynały właściwie już wiele wojen, ale czy zawsze udawało się zrealizować te cele polityczne? No nie do końca. Wielkie mocarstwa mogą rozpętywać wojny, ale czy potrafią je rzeczywiście wygrać? Prezydent tutaj odniósł się też do oskarżeń o tak zwane użycie broni chemicznej pod Damaszkiem. Jak powiedział, oskarżenie nas o użycie broni chemicznej to obraza dla zdrowego rozsądku, a same oskarżenia są próbą zwiększenia napięcia wobec ostatnich sukcesów syryjskiej armii arabskiej. Jak zaznaczył prezydent, Syria jest państwem niezależnym, które będzie prowadzić walkę z terroryzmem i budować przyjazne relacje z innymi państwami na własnych zasadach w interesie narodu syryjskiego. Przedstawiany też tak jednostronnie przez zachodnie media konflikt w Syrii wydaje się być takim starciem dobrych rebeliantów ze złym Asadem. Też tak często się to wszystko określa, już jednostronnie określa się to reżimem, prawda? Reżim Asada, reżim innych, reżim, można powiedzieć, jest ostatnio bardzo modnym słowem. No ale jako żywo przypomina to taki scenariusz z filmu Gwiezdne Wojny. W istocie jednak można powiedzieć, że to jest wszystko tak naprawdę przedstawienie, tylko trzeba umieć tą sytuację, można powiedzieć, dobrze interpretować. Ewidentnie widać na pewno, że kraje zachodnie wspierają sunnitów, mimo że mocarstwa takie jak Amerykanie oficjalnie z nimi walczą. Bardzo łatwo jest się pogubić, kto jest kim tutaj, przeciwko komu. Al-Kaida raz jest śmiertelnym wrogiem, a raz jest sprzymierzeńcem, także pewne rzeczy jako schemat powtarzają się w tej polityce amerykańskiej, zwłaszcza można powiedzieć te elementy, które związane są z podbijaniem państw i wprowadzaniem tak zwanej demokracji. I tutaj akurat Syria bardzo przypomina scenariusz z Libii, także dopóki Amerykanie atakują kraje nie będące w strefie wpływów rosyjskich, większych problemów nie ma, ale Asad to ważny sprzymierzeniec Putina i trudno powiedzieć, do czego jest on zdolny, aby chronić, powiedzmy, taki układ polityczny. Zresztą do Putina nam dojdziemy na końcu, aczkolwiek jeszcze w tym wywiadzie dla rosyjskiej gazety Asad oświadczył demonstracyjnie, że bardzo dziękuję właśnie partnerom Rosji, zwłaszcza za regularne wywiązywanie się z dostaw wojskowych wynikających z zawartych kontraktów. Także nie wiadomo, czy dotyczy to również dostaw znakomitych rakiet przechwytujących S-300. Gdyby te zestawy znalazły się na terytorium Syrii, jakiekolwiek operacje wymierzone przeciw temu krajowi mogłyby być wręcz nieskuteczne. I tutaj mam dodatkowo informacje, jakie pojawiają się z Departamentu Stanu.
Między innymi, co ciekawe, to jest to, że w obecnym stanie politycznym Rosja zawiesza bezterminowo rozmowy z Amerykanami. Właściwie odwrotnie, to Amerykanie zerwali te rozmowy z Rosjanami, no przyczyny są oczywiste. Podsekretarz stanu do spraw politycznych Wendy Sherman i amerykański ambasador w Syrii powiedzieli, że mieli oni omawiać plany Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w sprawie Syrii, ale właśnie nie można dzięki temu układowi sił politycznych w tym momencie tego kontynuować. Na razie nie wyznaczono dodatkowego terminu spotkania. W każdym bądź razie Kerry w poniedziałek, sekretarz stanu USA, potwierdził, że w sytuacji, w której się znajdujemy w Syrii, w zeszłym tygodniu została użyta broń chemiczna. Jest to już jakby takie oficjalne potwierdzenie i można powiedzieć, będzie to powielane oczywiście w mainstreamowych mediach jak dosłownie amen w pacierzu i ta retoryka, ja myślę, będzie utrzymywać się nadal. Rosja, bo akurat o niej jeszcze dzisiaj wspomniałem, no nie zamierza z nikim walczyć, nawet w przypadku ingerencji militarnej z zewnątrz w syryjski konflikt, i to są słowa ministra spraw zagranicznych Rosji. No, co ciekawe, jeszcze brytyjska marynarka przygotowuje się do udziału w ewentualnym wspólnym z Amerykanami zaatakowaniu celów Syrii pociskami manewrującymi, to poinformowało o tym dziś brytyjskie media. Niemcy natomiast zdecydowanie odrzucają możliwość udziału Bundeswehry w ewentualnej interwencji wojskowej. Część z nich proponuje, aby z powodu zagrożenia natychmiast wycofać stacjonujących niemieckich żołnierzy z obszaru graniczy turecko-syryjskiej. Tym razem, co ciekawe, mamy do czynienia z wyjątkową jednomyślnością polityczną. Od prawicy do lewicy w Niemczech nikt nie chce tracić głosów wyborczych. Wiemy, że zbliżają się wybory do parlamentu w Niemczech, także jakakolwiek wojna i zaangażowanie się w nią byłoby jak najbardziej niesprzyjające dla kampanii tutaj we wszystkich obozach rządzących. Iran znowuż dokłada oliwy do ognia, powiedzieli tutaj oficjalnie przedstawiciele rządu. Ostrzegamy przed wszelkimi akcjami lub deklaracjami, których skutkiem byłoby zwiększenie napięć w regionie. Nie ma żadnego międzynarodowego mandatu dla interwencji w Syrii. Mamy nadzieję, że politycy w Białym Domu dadzą dowód wystarczającej mądrości i nie zaangażują się w tak niebezpieczne przedsięwzięcie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni informacjami o użyciu broni chemicznej w Syrii i zdecydowanie potępiamy wykorzystanie takiej broni. Istnieją dowody na to, że akcję tę przeprowadziły grupy terrorystów, i to jest wypowiedź Abbasa Agarciego, rzecznika prasowego irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tymczasem w Polsce generał Roman Polko w rozmowie z portalem Niezależna przyznaje, że w tej chwili wszystko wskazuje na to, że dojdzie do interwencji, lecz ostateczna decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii ONZ. Pytany o ewentualny udział polskich żołnierzy w operacji w Syrii, generał Polko przyznaje, że istnieje taka możliwość, także jeśli coś się będzie działo, oczywiście mięso armatnie z Polski jak najbardziej będzie brało w tym udział. No, Turcja akurat w drugą znowu stronę, można powiedzieć, Turcja bardziej stara się zaognić konflikt, bynajmniej robiąc to w sposób bardzo dyplomatyczny. Premier Turcji ujawnił, że toczą się rozmowy nad utworzeniem międzynarodowej koalicji, która ma podjąć kroki przeciwko reżimowi, tak zwanemu reżimowi Basada Asada. W jej skład miałoby wchodzić 37 państw, ale jak na razie nie wiadomo, które i jakie z nich miałyby wesprzeć koalicję zbrojną przeciwko Syrii. Także tak mniej więcej wyglądają ogólnie, można powiedzieć, takie przesłanki względem dalszego rozwoju tej sytuacji. Mieliśmy też bardzo nieciekawy incydent, otóż ponieważ w tym miejscu, zaraz koło Homs, gdzie były rzekomo użyte, gdzie w zasadzie doszło do tego zamachu, można powiedzieć, zaraz po kilku godzinach nastąpił duży atak bombowy, także Asad zaraz to miejsce zbombardował z samolotami. No i co ciekawe, wczoraj pojawili się tam inspektorzy ONZ do spraw broni chemicznej, także było bardzo tutaj również prowokacyjnie, ponieważ zostali oni ostrzelani i ja sądzę, że to się pięknie wpisuje w
całe to przedstawienie nagłaśniania tej sytuacji, nagłaśniania jednostronnej, powiedzmy, wersji wydarzeń i tutaj od razu odniesienie do całego incydentu, między innymi szef francuskiego MSZ powiedział w niedzielę, że nie ma żadnych wątpliwości, atak z użyciem broni chemicznej na przedmieściach ponoszą odpowiedzialność władze Syrii. To samo sugerował prezydent Francji. No, widać tutaj również zaangażowanie innych państw, które są w sojuszu z Amerykanami, państw takich jak właśnie Francja, jak Wielka Brytania, które zaraz po tym całym zajściu już zaczynały tworzyć pewne schematy wojskowe, takie scenariusze można powiedzieć, które również dzisiaj spróbuję krótko omówić. W każdym bądź razie głównym powodem obecnej sytuacji w regionie jest oddziaływanie państw spoza regionu. To są słowa irańskiej agencji Fars. Także widać, że powiedzmy te informacje o tym, że ten atak był prowokacją, również się przebijają, ale tutaj w mediach mainstreamowych niestety pojawia się tylko informacja, że broń została użyta i jest ona powiązywana z Asadem. Nie mówi się oczywiście nic o terrorystach, o prowokacjach. Widać bardzo, że NWO zależy na tym, żeby ten kryzys jeszcze bardziej pogłębić na Bliskim Wschodzie, albo być może to jest po prostu gra. W mediach oczywiście dużo tego typu informacji, które mają na celu pokazanie już jakby takiego realnego kształtu tej wojny. Mówi się, że całe to uderzenie miałoby trwać około 3 dni i siły amerykańskie są gotowe do takiej operacji i taką deklarację złożył sekretarz obrony Chuck Hagel. Decyzja o rozpoczęciu wojny zależy w zasadzie teraz od Obamy. No, można powiedzieć również, że Departament Obrony przygotował taką analizę tych scenariuszy. No i mamy tutaj 5 takich ciekawych wariantów. Pierwszy zakłada tak zwane wsparcie dla opozycji. Przewiduje on trzymanie się z dala od konfliktu przy jednoczesnym zwiększeniu pomocy dla wojsk opozycyjnych, a więc w szkoleniach i logistyce i wywiadzie. Ta opcja wymagałaby organizacji obozów treningowych poza granicami Syrii, a do tego trzeba wsparcia lokalnych partnerów. Jako potencjalne ryzyko wymienia się tutaj zwiększenie możliwości ekstremistów, którzy są w opozycji. Jednocześnie jest to najtańszy wariant dla amerykańskiego podatnika, bowiem będzie on kosztował $500 000 na rok, przepraszam, 500 milionów dolarów na rok. Ja myślę, że ten wariant pierwszy od dłuższego czasu funkcjonuje. Będzie tutaj jeszcze mowa o tym, żeby to przedłużyć i też myślę, że taka forma w końcu zmęczy tutaj ruch oporu Asada i zobaczymy, jak się tutaj ta sytuacja rozwinie. Wariant drugi oznacza, że punktowe uderzenia miały mieć miejsce, które polegają na niszczeniu z dalekiego takich w zasadzie można powiedzieć z odległości kluczowych jednostek wojskowych, instalacji militarnych, baz i tego typu punktów dowodzenia. No, wymagałoby to zaangażowania ze strony sił powietrznych i marynarki wojennej. No, po stronie ryzyka jest konieczność ewakuacji ewentualnych zestrzelonych pilotów. No, koszt tego wariantu to miliardy dolarów w zależności od charakteru i częstotliwości bombardowań. Wariant trzeci to ustanowienie nad Syrią strefy bez przelotu, co pozbawiłoby rząd możliwości ofensywnego i logistycznego używania lotnictwa. Konieczne byłoby zniszczenie systemów obrony przeciwlotniczej, lotnisk, infrastruktury pomocniczej, a także samych sił powietrznych. Szacowany koszt takiej operacji to 500 milionów do 1 miliarda dolarów miesięcznie. Wariant czwarty, ograniczona interwencja, to rozwiązanie wymagałoby zaangażowania sił lądowych i oznaczałoby wkroczenie na terytorium Syrii w celu ustanowienia stref buforowych, a na ich terenie można byłoby szkolić wojska opozycyjne i skupić się na pomocy humanitarnej, w znaczący sposób przede wszystkim odciążając kraje zmęczone napływem syryjskich uchodźców. Do takiej operacji potrzeba jednak zaangażowania tysięcy żołnierzy, to niesie ze sobą ryzyko strat, no ale koszt tutaj jest największy, jest to około miliarda dolarów miesięcznie. Wariant piąty, zniszczenie broni chemicznej rządu. Jeśli inspektorzy ONZ zdobędą dowody na wykorzystanie tej broni, amerykańscy decydenci będą żałować, że nie wdrożyli wcześniej nakreślonego przez Dempsey'a ostatniego wariantu, czyli zniszczenia zapasów broni chemicznej. W ramach tej operacji kluczowe instalacje byłyby niszczone na odległość bądź przejmowane przez siły specjalne.
i koszt takiej operacji to również miliard dolarów miesięcznie. No można powiedzieć, że w zasadzie każdy wariant będzie bardzo kosztowny dla amerykańskiego podatnika, jednocześnie będzie on wiązał się z zaangażowaniem wojsk koalicjantów, między innymi, jak wspomniałem, być może również wojska oczywiście polskie. Także sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dodam do tego jeszcze informację z dzisiaj, ponieważ w całym tym, można powiedzieć, zamieszaniu politycznym jakby widać to wsparcie Rosji jest tym elementem hamulcowym. Stąd to dzisiejsze, można powiedzieć, zawirowanie, które się pojawiło dodatkowo, bo mamy tutaj do czynienia z taką ciekawą propozycją, jaką złożyła Arabia Saudyjska na ręce Putina. No jest to niby informacja taka dość szokująca, bo była to, można powiedzieć, tak w tajemnicy organizowana rozmowa, aczkolwiek wynika z niej tyle, że było spotkanie, podczas którego można było rozmawiać o obecnej sytuacji właśnie w Syrii w odniesieniu do roli Rosji, i tutaj pojawiła się taka, no, można powiedzieć, oferta sojuszu pomiędzy państwami OPEC a Rosją, która by zmieniła strategiczny układ sił w rejonie Bliskiego Wschodu. No, spotkanie było ono bardzo burzliwe, ponieważ jego celem miało być zawarcie trwałego porozumienia odnośnie ceny baryłki ropy i wielkości wydobycia, tak by utrzymać stabilną cenę tego surowca na światowych giełdach. I Saudyjczycy mieli także wyrazić zrozumienie dla interesów Kremla właśnie w tym regionie i złożyć zapewnienie, że nie będą konkurować, lecz współpracować z Moskwą w tym regionie. Także co ciekawe, próbuje się tutaj wykupić może Rosję z tego całego ambarasu politycznego i nie wiadomo, czy tutaj dojdzie do jakiejś szybkiej decyzji w tym, bo mówi się, że być może Putin odrzuci taką ofertę tylko po to, by może ją nieco podbić. I tutaj chodzi głównie o to, że w kontekście tego całego interesu wyraźnie widać jakby konieczność przekonania Rosji i odpuszczenia może tego wsparcia, tego bycia sojusznikiem dla Syrii, bowiem to ta umowa, czy też ta sama propozycja pojawiła się właśnie teraz i być może to też zaważy o dalszych losach tego kraju. Nie wiemy, czy Syria jest państwem uwikłanym w NWO, bynajmniej według moich obserwacji, no jeszcze nie odnoszę takiego wrażenia. Co innego Iran. W Iranie akurat sytuacja jest bardzo skomplikowana i bynajmniej w mojej ocenie jest to nadal fragment teatru NWO. I cały ten spektakl z tą wojną w tej chwili, no, nie sądzę, żeby miał w tej chwili potencjał do dalszego rozwoju, czyli do tego, żeby doprowadził on do wybuchu III wojny światowej, jak to się teraz również w mediach komentuje. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale bynajmniej w mojej karierze dziennikarstwa politycznego widziałem już wielokrotnie, jak sytuacja w tym regionie była napięta i być może wszystko skończy się oczywiście na tym wariancie wojskowym, który Amerykanie już od 2 lat realizują w Syrii, a więc po prostu nieustanne takie terroryzowanie tamtej społeczności. I no, zobaczymy, jak to się oczywiście rozegra na dniach, bo mówi się, że cała ta operacja wojskowa miałaby mieć miejsce już w tym tygodniu. Także wiele informacji teraz jest również niesprawdzonych w tym temacie, pojawia się dużo plotek, także będzie ciężko, można powiedzieć, jasno odnieść obraz tej sytuacji, także zobaczymy, jak to się tutaj będzie nadal rozwijało. No, mnie właśnie zainteresowało to, dlaczego ta oferta pojawiła się właśnie teraz, ponieważ no, Rosja cały czas podkreśla swoje stanowisko w
tym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Ona, Rosja, się właściwie wypowiada bardzo neutralnie, jednocześnie chcąc załagodzić to wszystko, ale zobaczymy, czy to wszystko, co realizowane jest przez politykę Kremla, będzie w najbliższych czasach konsekwencją tych ustaleń, czy też coś rzeczywiście się tutaj zmieni. Kolejny temat, który również elektryzuje, bo to też jest ten region, a więc to, co się dzieje w Egipcie. Mamy tu informację, że to wsparcie dla Egiptu, które w zasadzie finansowało całe to bractwo muzułmańskie, zostało wstrzymane. I Biały Dom twierdzi, że dzięki temu Stany Zjednoczone mogą wywrzeć presję na wojskach w Kairze w celu przywrócenia rządów demokratycznych. Plany Waszyngtonu niespodziewanie pokrzywali właśnie arabscy sojusznicy, którzy obiecali zrekompensować finansowe straty Egiptu. Także wiele państw tutaj w tym regionie, między innymi Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, chcą te państwo dodatkowo wspierać po to, żeby przywrócić porządek, aczkolwiek jest tutaj taki wyraźny sygnał dla w ogóle polityki, czy też dla wsparcia Bractwa Muzułmańskiego, które bez wątpienia jest dziełem CIA, a więc Amerykanów, także być może coś im już nie wychodzi w tym regionie, no więc pora wyłączyć wtyczkę z informacją o pieniądzu i włożyć ją być może gdzieś indziej, prawda, więc szykuje się być może inne tło, gdzie będą potrzebne środki finansowe, dlatego takie, a nie inne posunięcie. W każdym bądź razie w Egipcie cały czas wrze, tam się nic tak naprawdę nie stabilizuje, cały czas jest sytuacja bardzo napięta, no ale nie można powiedzieć, że jest to w tej chwili sytuacja beznadziejna. W każdym bądź razie polityka Obamy w tym regionie wyraźnie osłabia się, wyraźnie widać, że jednak nie radzą sobie NWO w tym regionie, także zobaczymy, co będzie dalej z Egiptem w przyszłym tygodniu. Teraz innej beczki, bardzo ciekawa informacja, która również uważam powinna wpisywać się w konflikt, właściwie w kontekst tego, co się dzieje. Internet w Chinach padł w niedzielę i właściwie cały czas trwa, bo mamy tutaj największy jak dotąd atak hakerski, co wywołało poważne zakłócenia w dostępie do stron internetowych, których serwery znajdują się właśnie w Chinach. Centrum Informacji o Chińskiej Sieci poinformowało, że był to najznaczniejszy, o jakim wiadomo, atak na chiński internet. Na strony internetowe o domenie zakończonej na .cn przypuszczono przez 2 godziny w niedzielę rano atak, który polega na przeciążeniu witryny internetowej w wyniku wysyłania przez wiele komputerów różnego rodzaju zapytań, co powoduje blokadę takiej strony. No, kilka godzin później nastąpił kolejny atak i z tego, co mi wiadomo, te ataki nadal trwają. Stany Zjednoczone obwiniły Chiny o wiele ataków hakerskich na strony internetowe amerykańskich instytucji rządowych. Ze swojej strony władze w Pekinie, odrzucając te oskarżenia, twierdziły, że Chiny same padają ofiarą podobnych ataków. Także trudno powiedzieć, kto jest winnym w tej całej sprawie, aczkolwiek mamy do czynienia być może z jakimś wielkim testem bezpieczeństwa w Chinach, bo jest to tutaj akurat ewenement właśnie tak komentowany właśnie przez to chińskie centrum sieci. I jak już jesteśmy w tych tematach informatycznych, to chciałbym powiedzieć co nieco, co nowego u Edwarda Snowdena. Jak wiecie, był współpracownik amerykańskich służb specjalnych, ujawnił niedawno po swojej ucieczce z Ameryki w czerwcu szczegóły programu inwigilacji elektronicznej prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, NSA. Uciekinier otrzymał w Rosji tymczasowy azyl na jeden rok, ale Der Spiegel, który należy, jak podobnie brytyjski Guardian, do mediów, który regularnie wykorzystuje niby tajne informacje skopiowane przez Snowdena z serwerów NSA. No, Spiegel w tym wypadku podkreśla, że inwigilacja ONZ jest nielegalna, gdyż Amerykanie zobowiązali się w umowie, którą nadal obowiązuje, do niepodejmowania żadnych niejawnych akcji przeciwko ONZ-owskim placówkom. Jak twierdzi redakcja,
NSA podsłuchiwała także placówki dyplomatyczne w Unii, w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Wśród dokumentów, które ujawnił Snowden, znajdują się schematy rozmieszczenia biur infrastruktury IT, a także serwery tych placówek. Według Szpigla inwigilacja placówek Unii prowadzona przez NSA obejmuje trzy rodzaje działań: instalowanie w pomieszczeniach mikrofonów, kopiowanie twardych dysków w ambasadzie w Nowym Jorku oraz inwigilację sieci komputerowej w Waszyngtonie. NSA wykorzysta przy tym okoliczność, że komputery placówek w Nowym Jorku i Waszyngtonie połączone są w jedną sieć. No i z dokumentów wynika ponadto, że NSA dysponuje w ponad 80 ambasadach i konsulatach własnym programem podsłuchowym. Także jest to kolejna rewelacja. Ja jestem tylko ciekaw, jak ona wiele zmieni. Niedawno przecieki WikiLeaks, które również zawierały podobne informacje, no nie wywołały za wiele zamieszania. Można powiedzieć, że ja takie bynajmniej mam wrażenie, że Snowden jest takim być może również elementem całej gry, który ma oswoić ludzi właśnie z tym procederem kontroli, bowiem jak widzicie ze wszystkich tych informacji, które on ujawnił, nic konkretnego w zasadzie się nie zmieniło, nic według tego nie zostało w żaden sposób konkretnie skomentowane nawet, więc to, że się o tym mówi w takich gazetach właśnie jak Spiegel czy inne, to w zasadzie nie ma zupełnie żadnego znaczenia, bo akurat tak jak samo jak w przypadku WikiLeaks nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, tak samo w tym wypadku jednak bardziej na świadomość to wszystko działa, aby móc jednak chyba ludzi oswoić z tym wszystkim i nie widzę tutaj żadnego takiego, można powiedzieć, symptomu, aby cokolwiek te informacje mogły zmienić. No ale dla mnie akurat Snowden jest jeszcze taką wielką niewiadomą, nie potrafię jeszcze powiedzieć, na ile on jest zaangażowany w całą tą grę, czy też być może jest on rzeczywiście niezależną osobą, która chce po prostu ujawnić pewne plany, pewne elementy planów elit. W każdym bądź razie było więcej tego typu ciekawostek, które Snowden ujawnił. Jedną z nich również jest zapowiadana na wrzesień jakaś wielka katastrofa słoneczna. Nie wiem, czy to plotki, czy pogłoski, różne rzeczy się naprawdę teraz mówi i bynajmniej będziemy mogli obserwować tego typu potwierdzenie tego we wrześniu, mam nadzieję. Także zobaczymy akurat, jak dalej będzie się rozwijał temat Snowdena, bowiem WikiLeaks i Julian Assange już się troszeczkę chyba lemmingom przejadły. Oczywiście WikiLeaks nadal działa i cała ta historia z Julianem Assange jeszcze się nie zakończyła. Na pewno niejednokrotnie o nim słyszymy, ale jak wiecie, to akurat nie ma żadnego przełożenia na jakąkolwiek praktyczną rzeczywistość. Ja myślę, że w tym programie to będzie wszystko. Jak widzicie, z tygodnia na tydzień informacje są, można powiedzieć, coraz bardziej zakręcone. Można powiedzieć, że widać już tą zmianę, widać już ten kierunek, w którym to wszystko zmierza. Widać, miałem na myśli zmianę w podejściu ludzi do tej sytuacji, prawda? Media robią wszystko, co mogą, aby podnosić stopień zagrożenia, czy też odczuwanie tego zagrożenia. Jednocześnie widać w tych działaniach globalnych elit, co się oczywiście manifestuje na poziomie polityki, którą my obserwujemy, że to wszystko zagęszcza się, to się wszystko komplikuje, to się wszystko i rozjeżdża też na boki, bo co niektórzy twierdzą, że oczywiście wiele elementów z tej politycznej układanki to jest oczywiście nic innego jak teatr, ale trudno też powiedzieć, że jednak nie ma takich realnych punktów oporu względem NWO. Co nieco pojawiają się właśnie takie informacje czasem mówiące o tym, że jednak jakieś tam państwa walczy z tą korupcją, próbują co nieco pozamiatać kwestię finansową syjonistów. Także można powiedzieć, że jednak świadomość i też te przemiany, które no niestety ciągną się bardzo długo, ale jednak postępują i myślę, że będziemy tego wyraz mieli większy na jesień, kiedy między innymi w Polsce wiele spraw ekonomicznych się wyjaśni i też myślę, że będzie to tutaj dla nas jako narodu bardzo ciekawy bodziec, który może pozwoli szerzej zrozumieć to, co się dzieje i tego sobie i wszystkim Wam życzę.
takiego głębszego zrozumienia tej sytuacji, przede wszystkim abstrahowania od emocji, bowiem emocje i tak naprawdę takie emocjonalne podejście do tych wydarzeń nic tak naprawdę nie zmienia, tylko i wyłącznie jesteśmy narażeni na dodatkowe obciążenia przez stres i różne takie konsekwencje tego. Także ja zawsze staram się proponować ludziom własną percepcję, staram się, abyście sami zagłębiali się w te informacje i dochodzili do tego własnym kosztem i żebyście mieli właśnie taką percepcję wyrobioną przez siebie samych. Ja jestem tylko inspiracją, ja staram się wyłącznie pokazać wam rzeczy, które traktuję jako zagrożenie, które również są bardzo istotne i ciekawe przede wszystkim dla nas z perspektywy naszego właśnie rozwoju. Na koniec zapraszam do naszej grupy facebookowej Wolna Ludzkość, tam bardzo dużo informacji na bieżąco, oczywiście zapraszam również do rejestrowania się na naszych portalach, które oczywiście będziemy rozwijać cały czas, również wyrażam taki apel, taką chęć współpracy z wami, jeżeli ktoś chciałby poprowadzić jakiś bardzo ciekawy dział tematyczny lub może program, bądź chciałby pomóc nam jakoś, to proszę o maila na kontakt@wolnaludzkość.pl. Zapraszam wszystkich do współpracy i zapraszam również do oglądania mojego programu w każdy wtorek o godzinie 21. Także do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program wszystkim, którzy chcą się obudzić. Do usłyszenia.